Siema, z tej strony Korkes, a to jest kolejny odcinek z Gotika. Ostatnio żeśmy kilka tych, no, zagadek rozwiązali, a konkretnie dwie w tych dwóch pomieszczeniach. Otworzyliśmy to przejście i teraz zobaczymy, co jest dalej. Zapewne jeszcze więcej przeciwników, no właśnie. Trzeba będzie ich usunąć. Oraz jeszcze więcej tych opętanych strażników świątynnych. Nie mają pojęcia, kim tak naprawdę jest śniący. Że jak? Ej, wiesz, że ty pobiłeś mojego expa w głąbie? Teraz ja pobiję ciebie. Skubany. No. Już mi nie przeszkodzisz. Tam stoi jeszcze jeden. Właściwie dwóch, no. Zbieram te ich młotki, bo nie chcę syfu zostawiać. Taki już jestem. A ty co od razu brzytwę na mnie wyciągasz, co? O, 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 już się rzuca na mnie. Jaki żądny krwi. Mamy kolejny poziom. To znaczy, który mamy? 28. No, może być. W tym miejscu sobie szybkiego save'a zrobimy. Tu dalej będzie... No właśnie. Jeszcze jeden fanatyczny strażnik. Nawet nie pozwoliłem mu broni wyciągnąć. Jestem wredny. Ale to on się pierwszy chciał na mnie rzucić, ja się tylko broniłem. Mamy jeszcze jednego. O, już, następny. Się rzuca, kurde. Jak pies na mięso. Porywacie się na coś, z czym nie macie w ogóle szans. Tutaj w tym pomieszczeniu chyba nic nie było. Trafiony. Nawet się nie zdyszałem. Jest pusto, nie? Tak, jest pusto, dobra. A my sobie pójdziemy... Uważaj, żebyś nie spadł na dół, głupku! No właśnie o tym mówię. Szlak. Mogę jakoś wyjść na górę? Bo dobra, se wczytam po prostu.
teraz ostrożnie. Ostrożnie. No mówiłem ostrożnie! Kurde! Z opętanymi strażnikami potrafię wygrać, a nie potrafię, kurde, przeskoczyć. No to przeskoczę dwa od razu. O. Pięknie, dobra. Udało się. No to na dół. No, to dopiero jest creepy. Oczywiście się zamknęło. A ja nie wiem, kurde, którą stronę mam otworzyć. Tutaj tablica jest czarna. Świetnie. Ale to miała być ta lewa. Tak. Musiały się te znacze pojawić. Chodźcie to! Tak mnie zastanawia, co robi ten drugi w takim razie? Może otwiera jeszcze inne przejście? Zobaczmy. Coś się musiało otworzyć. Tylko za cholerę nie mam pojęcia co. No dobra, wracamy na górę. Na górę proszę. Na ostatnie piętro. No dobra, jesteśmy na górze, tylko co dalej? Mam 3 ostrza. Jedno ostrze będzie na końcu, jak pójdę w tamtą stronę. Ale żeby zabić tego ożywieńca, będę potrzebował Uriziela już wtedy. Tak więc tu chyba będę musiał teraz przejść przez tunel. Do ostatniego żywieńca, którego mogę położyć. Oczywiście muszą być pełzacze. Chodź tu, gadzino. Ale nie bij mnie, ty! Tak się nie robi.
O właśnie, to było tu. Oczywiście Bezzy lubi sobie dwa razy podskoczyć. Tu jest lawa, gościu, jak tam wpadniesz, to już nie wyjdziesz. Teraz trzeba wysunąć most. A żeby to zrobić, trzeba zabić trzy demony. Trzy? Nie, to chyba ich było 6, nie 3. Ciekawe, czy mi wystarczy strzał. Ile ja tych strzałów w ogóle mam? Och, 370. Może wystarczy. Jeżeli będę trafiał. Jeszcze ta komnata i następna. Będzie most. Będzie most. No chodź bestyjko. Pokaż co potrafisz. A, sorry. Trafisz się przedostać przez ten próg. Drugi przełącznik. I został jeszcze jeden. Coś za łatwo idzie. Okej, był tylko jeden. Dobra nasza. Ostatni przełącznik i... No i most się otworzył. Okej. Teraz możemy przejść do tego ostatniego. Tylko teraz jest mały problem. Trzeba lecieć całą drogę z powrotem. To w takim razie miksturka i lecimy. Wow, 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 wow. Nie igraj ze śmiercią, Bezzy. Bo na pewno ci to nie wyjdzie na dobre. Dobra, jesteśmy na moście, ale nie polecałbym prób przebiegnięcia przez środek. Tutaj trzeba wejść bokiem.
twoja droga kończy się tutaj. Niech zczeźnie twa cielesna powłoka. Wolałbym nie, jeśli łaska. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o szamanów. I tutaj leży brzytwa, której poszukiwaliśmy. Teraz musimy wrócić do Xardasa. Gdzie to jest? Tu jest. Na razie nie możemy go niestety użyć. Teraz musimy wrócić tą samą drogą, jaką weszliśmy. Bo pułapka nadal działa. No dobra, teraz trzeba dostać się do wyjścia. Miksturka. Tym razem weźmiemy na 2 minuty. Ups. Menu mi się włączyło. To nie było zamierzone. No ale muzyczka z menu się włączyła. Hehe. Ale chwila, moment, ja tędy przecież nie wyjdę. Z powrotem. Ja muszę wyjść tędy. Albo tędy. Nie, moment. Bez jej. Nie rób se jaj. Okej, wylazłem. Tutaj jest skrzynka. Niepewnie będą miksturki. Jakiś pierścionek. No dobra. A tu nic nie ma w tym kącie. Zaraz sprawdzimy. Nie, nie ma nic. Dobra. Znowu się zaciąłem, kurde. Lecimy do wyjścia w takim razie. Ale po drodze zrobimy save'a, bo jak wiadomo, Gothic lubi się crashować tu w świątyni. No i skończyła nam się miksturka. Super. Pijemy następną. Polecę górą, to tutaj będzie jeszcze jeden ork. No daj mi się położyć, gadzino. O właśnie. Jeszcze jeden. W ogóle zapomniałem o tym przejściu. Ciekawe. Zawsze chodziłem górą, a teraz o tym zapomniałem. Ten pełzacz się tak odezwał, jakby był, kurde, za mną. Już mi nie przeszkodzi.
Do wyjścia, do wyjścia. Dobra, ostatni save przed wyjściem. No i wyszliśmy. I znowu muzyczka z miasta orków. Też jedna z moich ulubionych. Okej, wyszliśmy. Jesteśmy znowu na powierzchni, a w następnym odcinku pójdziemy do Xardasa. Dziękuję wam, moi drodzy, za oglądanie. Dajcie łapkę w górę, dajcie suba, zostawcie komentarz i do zobaczenia następnym razem. Cześć!